No witam, witam, dzień dobry, no Janusz z tej strony, zapraszam was ludziska gorąco na kolejny odcinek z kampanii Isengradem w Divine and Conquer. Rzecz jasna jest to rozgrywka pod pierścień, gdy staliśmy się nowym panem ciemności, no i wszystkie Nazgule włącznie, a wręcz na czele z czarnoksiężnikiem służą naszej jakże zacnej sprawie. Dobra, to tak, tutaj chciałbym teraz natychmiast sobie zrobić dwa takie oddziały do pomocy, by to miejsce no czym prędzej umocnić. Berserkerze poczekają, na razie potrzebuję oddziałów zwykłych, bo inaczej no będzie bardzo... Bardzo, ale to bardzo niesympatycznie. I proszę, proszę, co my tutaj mamy? A, mamy coś ciekawego, ponieważ generała. No dobra, no i Dunlarach się, zobaczcie, dosyć mocno umocniło. Czekajcie, czy ja to może mam szpiega w tym Haurat? Bo w zasadzie Haurat wydawałby się dosyć łatwym celem do zdobycia. Natomiast z drugiej strony... Kurde, z drugiej strony zdobycie Haurot sprawi, że i tak Dunejard będzie mógł być zaatakowany z północy. Pytanie, co będzie najmądrzejszym posunięciem w tej sytuacji, bo i tak ten Dunejard może być zaatakowany. Więc co, nie wiem, czy jednak tutaj nie wycofam do momentu, aż... Chociaż wiecie, teraz mogłem to zrobić szybko i tu zostać, a to wzmocnić. I w Haurot siedzieć, bo jest to okazja. No jest to duża okazja. Dobra, spróbujmy, jakby mi otworzyli wrota, no to byłoby naprawdę fajnie. Szansa na to jakaś tam jest, nie największa, ale też wcale nie najmniejsza. No to moi cudowni zwiadowcy, pakujcie... Dasz radę wejść kolejny. Dasz radę? Spróbuj, proszę. No kurczaczki, hendożone. No patrzcie. Dobra, czy jest jakiś inny w okolicy, by mógł tą fajną misję zrealizować? No nie za bardzo. No dobra, ale no nie ma tragedii. Ty jesteś kolego tutaj, Lugiów, Alkfut i... O, ty jeszcze możesz wejść, super. No to spróbuj, niech ci się uda, błagam. Dobra, udało ci się. No i teraz szansa jest większa, aniżeli mniejsza na powodzenie. Cudownie, doskonale. Dobra, wy wszyscy na pozycjach jesteście dosyć dobrych. To jeszcze tylko chciałbym tego gościa stąd, no, skierować w kierunku Kazat, Doom, no i nie wiem, czy wejdziesz, nie wejdziesz, wcale mi to nie dziwi, no ale warto było oczywiście zawsze spróbować sobie. Dobra, teraz tak, tutaj mam żołnierzy ile w Limhir? Mam tyle żołnierzy. Fajnie byłoby jeszcze mieć troszkę więcej, troszkę lepszych oddziałów. Do tego jeszcze bym sobie tych moich już bieżących mógł w ogóle połączyć i przetrenować, co wy na to. O, i teraz ta armia będzie ciekawsza. Panie Nazgulu, czy mógłbyś nająć najmików? Mógłbyś, ale no niestety takowych nie ma. Dobra, a więc, no spróbujmy, bo to mi się wydaje, że jest dobrym pomysłem, że jest wręcz bardzo dobrym pomysłem. I kurde, ale unlucky, patrzcie, już bym w turę to zrobił. Dobra, nie ma tragedii, i tak to sobie zdobędę, a Dunejard w międzyczasie umocnię, no i zarazem zabezpieczę. Dobra, wasza dwójka pakuje się od razu tutaj i w Derwat, ja chciałem sobie ich robić. Tak, w Derwat chciałem robić tych gości, teraz tak, tu na pewno, no muszę to wzmocnić. No to może ci goście z Derwat jeszcze... W ogóle co to dźwięk? Czyż mi się słuchawki psuły, bo takie dziwne syczenie słyszę. Nie mam pojęcia, ale dziwne to było przez moment. A tak, tutaj szpieg się przyda na pewno. Tutaj szpiega już mieć nie mogę. No to chyba jednak zrezygnuję z tych gości na poczet... No, chociaż części jednostek takich... powiedzmy, mniej elitarnych, ale żeby byli, bo no ich obecność mi się na pewno przyda. Dobra, no to co? Robimy taki myk, taki... że tak powiem, sprytny, dziki plan złowieszczy i chyba możemy turę zakończyć. Dobra, teraz tak, to się pakujcie. Oczywiście wami mam przewodzić wielmożny Effendi pod tytułem Czarnoksiężnik. No i to dotrze tutaj na północ. Jeszcze dojdą te oddziały i coś takiego ruszy koniecznie. A to nie był generał przypadkiem? Czekajcie, jest ten generał. Byłem święcie przekonany, że tutaj generał pakowałem. 100%. Czekajcie, gdzie ja go podziałem? Na 1000000% tutaj wsadzam generała. Bo specjalnie on z południa szedł, pamiętam. Ale gdzie on jest? Chwilę, jestem ślepy czy nie? Czekajcie. Co się wydarzyło? On szedł gdzieś stąd, prawda? Coś takiego było. Dobra, w ogóle wy możecie podejść tu. W N2D no go nie ma. Tutaj są jacyś inni berserkerzy. Są oddział też do przetrenowania stąd. No i... Nie no, na pewno tu był ten generał. Na 1000000% był. No przecież... Bym wiedział, bym pamiętał o tym. W ogóle ty też możesz spróbować do tej góry siedzielowskiej wedrzeć. Może akurat ci się uda, spróbuj. Nie no, chwilę bez jaj. No to jest kawaleria. To kawalerię, no wpakujmy już do osady. Zapraszamy. To był taki zwykły szeregowy dowódca. Czy może on tu jest, a jestem ślepy? Nie no, nie. Szedł. Chyba, że to jest on. I w Ono Dirit nie był gen... Nie no, był na pewno generał. On miał taką dosyć facjatę charakterystyczną, jak rozpoznał. To był ten gościu, Azok. Nie, to nie był Azok. On był taki dosyć też zielonkawy z to, co kojarzę. Kto to był? To był ten, Borgu. Jest Borgu? Ty zniknął? Co jest? A czemu zniknął?
The fuck? I faktycznie był, zobaczcie, był, dobrze pamiętam, tylko zniknął, ale jaja. No nic, no to w tej sytuacji bierzemy tak, czarnego księżnika na pewno, bierzemy naszych fenomenalnych kuszników na pewno do pomocy. No i dalej to już oddziały takie najbardziej elitarne, jak to tylko jest możliwe. Łuczników sobie weźmy jeszcze jeden oddział, niech będzie do pomocy. Was na pewno pakujemy sobie, ty, ale jaja. Zagięło mnie to mocno, naprawdę, nie spodziewałem się w życiu takiej sytuacji. Takiego konkretnego obrotu wydarzeń. Dobra, teraz tak, chciałbym sobie wziąć 3 oddziały tych gości. Potem 3 oddziały. A potem jeszcze możemy sobie wziąć ze 2 oddziały tych kolesi. Czyli tak, was. Na pewno was tu wrzucamy. Dobra, do tego jeszcze jakieś lekkie, ja wiem, mięsko armatnie, ewentualnie, no jeszcze w ciebie sobie trzaśnijmy. Mogę wziąć najemnika Sellsworthów i jazdę. Dobra, no to co, bierzemy taki myk, osada jest troszkę broniona i to jest Kamul, więc Kamul z czarnym księżnikiem i jeszcze, o, jeszcze oni dołączą, ruszają razem na Khazad-dûm. To jest mój niecny plan. O, jeszcze mam, zobaczcie, wsparcie tutaj, fantastycznie. Ty, ale, kurde, dziwne, nie? Mega dziwne. Was już muszę tam wysłać, bo tam już was potrzebuję. Dobra, no i teraz, drodzy państwo, kończymy turę. To by się przydał jakiś najemnik. Czy ja coś tu mam? Nie mam niestety, ale mam Nazgula i to jest w ogóle fajna osada. Wybronimy się na spokojnie. A tu tych gości nie ruszam. No to skończmy turę i udajmy się do kolejnej. Zobaczmy, co nas czeka. Jest godzina obecnie u mnie równo 15, więc odcinek wczorajszy już wleciał. Ach, muza spokojna. Fajna. Taka ala niby Skyrim? Może nie ala Skyrim? Jakoś tak. Widziałem artykuł, mega ciekawy, a propos nowego Assassina. Czajcie, że ma wyjść gadżet pod tytułem koszula za 500 chyba euro, która ma być jakoś zsynchronizowana z grą. No wiecie, pewnie się jakoś to łączy, co nie? I ma się ją założyć i ona zapewnia doznania, jakie macie w grze. Czyli jeśli wiatr na was wieje, czy cokolwiek, to wy to macie czuć. Tak samo jeśli dostaniecie kosę sztyletem, to też macie to czuć. Nie wiem, jak to będzie zrobione, ale no, brzmi to po prostu komicznie. Naprawdę, coś takiego ma powstać. O Boże, ta armia klanów na północy. Niebezpieczna armia klanów. No i niebezpieczna armia Gondoru. No to zróbmy taki myk, że ja niebezpiecznie sobie to zapiszę i zrobię na automacie i może się akurat uda. No i zrąbiście się udało. Chociaż to też oberwali, ale a dziwnie to jest przejrzane. Dosyć w takim stylu mocno specyficznym. Ale kurde, takie coś musiałoby się tak dobrze oglądać na streamach, naprawdę. No mnie, nie wiem jak was, ale mnie osobiście to by mega kręciło oglądanie gościa, który czuje, że dostaje, nie wiem, mieczem. Wiadomo, że to nie jest jakoś mega pewnie bolesne, ale gdyby to nie było takie drogie, to bym to kupił, naprawdę. Bo ja chcę na streamach ogrywać Asasyna. O, w ogóle muszę tego ziomka zobaczyć. Wcześniej zapomniałem o tym pamiętać. Zapomniałem o tym, a teraz no, już muszę koniecznie pamiętać, no właśnie. Jakimiś Mongolami bym zagrał. Zagrałbym, kurde, kampanię mongolską, ale nie wiem w czym. Najchętniej w Medieval Kingdoms, jak wyszedłby update. O, jak miło. No do ciebie, kolego, wysyłam koniecznie do Dunejardu, obowiązkowo. Dobra, i to chyba już mam wszystkich 9 Nazguli już ekipy, prawda? Policzmy sobie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Tak jest, 9 wybranych przyjaciół. No, w Isengardzie werbunek prawie maksymalny, na razie tutaj niczego dalej nie robię. W Isenrunie zrobiłeś coś takiego i to mi chyba daje dostęp do... No właśnie, do czego? No jeszcze jest tutaj lekka lipa. Zróbmy sobie lepszą kuźnię, żeby mieć lepszy werbunek. W Gint możemy stworzyć coś takiego, koszary bardzo się nam przydadzą. No i Limihir się naprawiło. Jakoś tam. Dobra, teraz was przetrenujmy koniecznie. I jeszcze poproszę do tego oddziały takie łuczników i szermierzy. Powiadomienia frakcyjne, pod końcem tury spadłem, jestem w frakcją 6. Już zauważyłem, że spadłem w turze poprzedniej. No niestety, dobra, tutaj pewnie wygramy, bo mamy Nazgula w ekipie. To lipy być nie powinno, wy musicie to umocnić. Ciebie pakuję tutaj i jak tylko będzie można, to ciebie na pewno przetrenuję. Następnie, uwaga. Jest lekko niebezpiecznie. No ten gość w ogóle, że mi zniknął. No kurde, kto to wymyślił? I dziwne, nie? Smutne bardzo. No jest jakaś śmieszna armia. Śmieszna armia śmiesznych pajaców się wydaje. W takim razie... No co, no chyba sobie ich możemy zaraz śmiesznie skosić. Ten koleś... Możemy pójść sobie tędy, żeby być bezpiecznym w lasach tej puszczy. Dobra, tutaj tak, czy ty masz wsparcie? Pewnie masz, ale na automacie mogę to wygrać na luzie. I na pewno chciałbym jeszcze tego kolesia upolować, a zatem... Jeszcze wiecie co? A, na automacie zróbmy to. Tak, ten drugi generał przetrwa, ale mnie to nie interesuje. O, 10 koła zrobiłem. Kurde, ludzie. Pięknie. I mam Waystation. Fajnie. Oho, i tutaj jest ten budynek do tej Frekaling, tej jednostek. Czekajcie, to jest... Aha, to mi się
To mi się chyba nie przyda. Czekajcie, Clan Mod Barracks. Nie, to mi się na pewno nie przyda. Hunter's Guild może pozostać. I to jeszcze jakiś jeden dziwny budynek naprawiłem. Mniejsza. Chcę od razu świątynię, na pewno. Od razu, koniecznie. Czyli co, jest bezpiecznie. Szpiegów możemy sobie teraz wysłać znowu jednego gdzieś tutaj. No i go starać się wpakować do Alkwood. Nie udało się, to możemy jeszcze tego jednego postarać się na tej samej zasadzie wpakować. I ten drugi ma minimalnie większą szansę. Też mu się nie udało, za kretyn. Dobra, co to jest za generał Gondoru, żebym o nim pamiętał. Kto to jest? To jest ludziska, jakiś Memon, zdobywca Fenobelu, który ma po prostu tyle gwiazdek. A, czyli jest to z natury dobry dowódca. Dobra, ci może będą chcieli mnie od razu szturmować, bo wychodząc naprzeciw, to jest do wygrania na spokojnie, ale wolę, żeby mnie szturmowali, wtedy będzie taki pewniaczek. Was sobie zapakujemy teraz tutaj do fortu, by nieco przyoszczędzić. No i tak, tutaj na pewno chciałbym jednego szpiega mieć. W tym miejscu myślę, że też no, super byłby może lepsze drogi. Dobra, kolejny pan szpieg byłby mile widziany w Bregnas. I tak, tutaj obecnie jest jak jest. Aj, to w ogóle mam szpiega jednego. To panie szpiegu, to teraz ty musisz wejść. Oj, masz mniej szansy, nie wejdziesz, co nie? No właśnie, kurde, no to werbujmy kolejnego. Czyli tak, tu jeden, ciach. Tutaj w Karras obecnie jest oblegane, to na razie też olewamy. Katapulta by się przydała, będzie trzeba coś z tym zrobić. Was do miasteczka na pewno pakujemy. Dobra, bierzemy ciebie, werbujemy ciebie też, kolego. Od razu bierzemy na ruszt, na celownik. Teraz tak, w tym miejscu na pewno elitę. O, patrzcie, cztery fajne jednostki się zaczęły werbować, świetnie. No i jak oni się złączą, będzie fajnie. Czyli mamy do rozegrania teraz na dobrą sprawę dwie bitwy. Jedną na pewno razem sobie rozegramy. Pytanie, którą razem? Myślę, że tam poza kamerą o nie, tutaj jeszcze nie. Nie będę tego toczył. Tutaj bym sobie tych dowódców pokasował. Tego gościa. Zobacz, jest pobijany. No byłoby to w miarę proste. Znaczy ja tu już mam tam jazdę. Jeszcze nie mam tej jazdy. Oj, to kurde, ludziska bez jazdy. To ja tutaj nawet nie zastanawiam się. Nie, to koniecznie potrzebujemy wargów. Są troszkę drodzy. No to zróbmy sobie oddział zwykłej konnicy. Dobra? No i powiedzmy, że zostawię jednostkę tak w razie W do obrony. O, i możemy sobie ich wyczyścić. No to ja sobie ich wyczyszczę już we własnym zakresie. Isengard 41. No i widzimy się za momencik. Potwierdzam, nie da się zabić granatem generała wroga. Myślę, że jest to jakby nie było dobrze zbalansowane, bo gdyby się dało, no to tacy dowódcy elitarni jak załóżmy Saruman, czarnoksiężnik z Angmaru, no czy na przykład jakiś no dowódca elficki typu Elrond byliby w stanie umrzeć na strzała, no to byłoby przegięte, bo to są naprawdę mocni dowódcy, którzy wiele setek zabiją zanim sobie padną, naprawdę. Akurat Saruman to był zły przykład, bo wiadomo, że Saruman no tylko on ma te oddziały, ale no taki powiedzmy, że tam z szczegół. Dobra, trole macie ich dorwać, w tej bitwie trole mi nie poginęły, co szczęście, to co mnie cieszy bardzo, ale no raczej się nie wskrzeszą, bo jako, że nie poginęły, to się wskrzesić nie mogą, szkoda, że to tak nie działa, że mogę zwiększyć ich stan liczebny po bitwie niż miał miejsce przed bitwą. To byłoby fajne, ale no też na pewno przekokrzone. No to jeszcze ich sobie do końca schwytajmy. Wybiłem cały oddział tego dowódcy poza nim na salwę, no a jego już dobiłem w zwarciu. Nawet nie miał śladów krwi na sobie, dlatego jestem przekonany, że tak to działa i tyle. Te trolle w ogóle, zobaczcie, oni za bardzo wywracają jednostki wroga, zamiast ich zabijać. I to jest trochę minus, no, bo nie są najlepsi w dobijaniu, patrzcie. Też często nie trafiają, te ich ruchy są takie mozolne. Mogło to lepiej być zrobione, ale no, wtedy też trolle byłyby przegięte, byliby zbyt mocni. Dobra, panowie, potrzebna jest wasza pomoc natychmiast. Dobra, a w zasadzie to nie chce mi się już was ścigać. Super, straty nieduże. Oho, fajny art. Ej, ten art by pasował na miniaturkę, naprawdę. Ta moja jest okej, okay, bo też ją robiłem w porządku, ale na przyszłość wydaje mi się, że gdyby nie było tego napisu i tego paska, to z tego dałoby się zrobić jeszcze taką bardziej klikającą się miniaturkę. No, muszę na te ekrany ładowania zawsze zwracać uwagę, bo nierzadko są one fajne. No i tak, Orod oficjalnie wybronione, ci byli jedynie za daleko, no i tych już mi się chyba dobijać nie chcę, chociaż już jak jestem tutaj, to mógłbym w zasadzie dać im trochę nauczki, żeby trochę te klany no, stąd przegonić, no to tak naprawdę, no dobra, dorwimy sobie, chcę wy macie troszkę szczepników, to widzimy się tak samo za chwilę, w ogóle zrobię save'a, tak, zrobię save'a, jeszcze go nadpiszę na wszelki wypadek, jakby miało się coś nie zapisać.
Szybka akcja, mega mi się podoba, jak jednostki krzyczą for the white hand. No to jest klimatyczne, dla białej ręki, dla białej, no w zasadzie to bardziej dłoni. No to co, dalej czuć brak tej kurde kawalerii, bo nie mogę dobijać jednostek zbyt sprawnie, bo ci jak wywracają swoich. No to jest naprawdę frustrujące, muszę w każdej armii mieć no, ten jeden oddział naprawdę minimum. I jeszcze nie wiem, czemu ta armia jest ogołocona. No wargowie, kawaleria, natychmiast trzeba was tutaj no pojawić, jakkolwiek to brzmi. No i 4% poległo. Trochę ich się, mam nadzieję, że wyleczy i tak do, no do 3% jest dobrze. Wciąż tracę te 60 jednostek, ale no cóż. Przyda mi się taki generał, który na przykład ma stan liczebny, powiedzmy 150 i on się co chwilę odnawia. Mało szansę, że zginie, bo ma masę hit pointsów. No i jego biorę jako mięso armatnie. Tak jak Aragorna, w kampanii Aragorna. Mniej więcej coś na tej zasadzie. Ten w ogóle rzucił gwiazdą, patrzcie. Rzut gwiazdą, rzut dyskiem. Dobra, egzekucja, panowie. No i teraz tak, wszyscy macie stąd zjeżdżać od razu. Ja pakuję sobie żołnierzy już do miasteczka i miasteczko, zobaczcie, nie jest ani trochę z tego faktu zadowolone, a więc no wracamy sobie do osady. No i dobra, tu na razie sprawa jest w całości załatwiona. To teraz, czy jestem w stanie coś zrobić? Nie, mam troszkę kasy. Coś tam udało się, zobaczcie, zrobić na czymś. Jako tako. Niedużo, ale zawsze... O, ale zawsze coś. Dawaj mi wargów. Na pewno was będę chciał mieć. I tutaj kolego, co to ma być? Co ty mi tutaj hachmęcisz? Słaba armia elfów, dużo zwiadowców. Oni wciąż są, jakby nie było groźni. Ale o dziwo wróg nie ma jednostek dystansowych. A ja mam, zobaczcie, dwie, no to też niedużo. Trzeba zacząć pakować w artylerię, bo wtedy będę mógł prowokować wroga do podejścia. A możliwość sprowokowania wroga, żeby do nas podszedł, już daje bardzo dużą przewagę. No to postaram się odnieść jak najmniejsze straty, by zrobić potem dwie pełne armie, które uderzą na Kaza Dum. I na Kaza Dum będę musiał uderzyć od razu, więc z katapultą musimy natychmiast szarżować, to jest najważniejsze. Dobra, czy wróg tu miał jazdę? Tak, wróg miał jazdę. O, to sobie zróbmy taki myk, zobaczcie. Czyli musimy koniecznie te pale ustawić, a więc lekko się tutaj przeedytuj, mój ty bohaterze. No i bardzo, bardzo fajna sytuacja. A więc, wszyscy włócznicy, chciałbym na razie wysłać was wraz z pitnierami jako taka główna linia, pierwsza. A oddziały te tutaj, no to będą starały się atakować piechotę od flank. Czyli wy, no i w dodatku jeszcze wy. Fajne, już takie naprawdę dosyć konkretne jednostki. Was proszę jakoś tak rozstawić i na pewno muszę jeszcze, w ogóle was sobie posortuję, bo było mi nieco łatwiej, do przodu ustawić, byście no jednak bronili naszych żołnierzy, a nie tak, żeby to nasi żołnierze... Żeby to kusznicy stali na pierwszej linii, chociaż może inaczej, czekajcie, zróbmy to lekko mądrze, mianowicie, zobaczcie, w ten sposób, tak by wykorzystać te pale, no nie bez powodu je tutaj zrobiły, no to musimy je wykorzystać, fajnie by było na pewno. I panie Nazgul, pana sobie wrzucę o gdzieś tutaj, a was już rozlokujemy tak na flankach. Dobra, was też tu poproszę. Te oddziały, które, oni mają bonus walki z jazdą, a więc mogę was na prawą część ustawić. I co? No i panowie, zapraszamy, o ile się do mnie będziecie chcieli pofatygować, ale widzę, że chyba nie do końca. Chyba nie do końca, no zdecydowanie nie do końca, no to myślę, że możemy już biec, czas się na najwyższy rozgrzać, nie ma co tak powoli się przemieszczać, biegniemy, nasi wojownicy są stworzeni, żeby biegać w tempie naprawdę zatrważającym, no i do tego dążymy dzisiaj. Dobra, do przodu panowie, let's go. Oho, sentinelisi. To jest nasz, będzie cel na pewno salwy Nazgula na 100%. Bo to jest chyba najgroźniejsza jednostka obecnie w armii wroga. Dobra, piechota, niech się teraz lekko zatrzyma. Gdzieś, powiedzmy, że od gdzieś tak. Żeby oni mieli okazję rzucić i przy tym jeszcze nie trafić swoich. Oho, dawaj. Dobrze są ustawieni, come on. Rzucaj i... No, powiedzmy, że wyszło całkiem przyjemnie. Tak, jest ok. Mogło być znacznie lepiej, ale powiedzmy, że jest dobrze. No to tak, wy się tu już z nimi macie panowie pizgać. Wy do przodu, wy też tamtędy już nadciągacie i się wbili akurat, zobaczcie, w tych gości. Ale wbiło się akurat w naszych włóczników. No to chyba ta szarża skautów nic im nie zrobi. No, zobaczcie, jakiś tam jeden zginął, coś takiego. Luzik, totalny luzik. Dobra, biegniemy tędy. Biegniesz, kolega, sobie na tych kolejnych zwiadowców. A panie Nazgulu... A pana to by Nojanus prosił, żeby tutaj w miarę celnie w ten sposób sobie to zarzucić. Dobra, biegniemy. Ciach. I też biegniesz sobie od tej strony. Czyli co? Czyli jest świetnie. No tutaj w sumie oni są dobrze usytuowani. Są tak oddaleni od naszych żołnierzy, co mi daje pewność, że na pewno swoich za bardzo nie zranię. Gdy tutaj oddam
brutalną salwę. Dobra, was na pewno proszę bardziej od boku. Tutaj już berserkerzy wzięli na klatę takich gości. Oj, niemądre. No to na pewno zróbmy tak. Wyjdziecie tam, wy biegniecie sobie w dół, macie uciekać szybko, bo ci zaraz na nas zawrócą. A wy macie przygotować się już na impet. Tu mi się udało wrogów odeprzeć. Bardzo fajnie. No i was na pewno zsyłam do walki na front. Okej, okay, jak tam salwa? No właśnie poleciała salwa ostatnia, no i wyjątkowo nietrafiona. Oj, bardzo nietrafiona. Tak wręcz powiem, że tragicznie nietrafiona. Dobra, masz jeszcze tych uciszyć, kolego? To co, biegnij, no bardziej bym chciał, żebyś biegł za nimi. Wyłącz sobie formację. No i teraz już zobaczcie, wrogów dobijamy, tych dziadów meksykańskich. Was też proszę od środka. I to jest dobrze rozegrana bitwa. A gdzie są moi wrogowie? Właśnie, chciałem powiedzieć, że nie mam wargów do dobijania. Oczywiście mam tych wargów, tylko nie są na dobrych pozycjach. Panowie wargowie, proszę was już szybko przywołać tam gdzie macie być obowiązkowo i wbili się, okej, okay, ja za się biję w nich, no to kurznicy już w sumie nie walcie, bo to będzie waliło bardziej po naszych niż po wrogach. Gonimy te balisty w ten sposób, teraz wy od pleców gonicie sobie jeszcze tamtych ziomeczków. No i tu w sumie chyba mogę przyspieszyć. Ta, już komputer spańkował. Dobra, dowódca wroga, kapitan, został złapany. No i teraz ich wybijmy. No i to jest dobra bitwa, zobaczcie. Ale też, no to była akurat słowa armia elfów. Na początkowym etapie gry taka armia elfów to jest mega mocna, ale na tym etapie, no nie, sorry, ale my ich tutaj wyżynamy w tempie bardzo szybkim. Tylko, kurde, ci wargowie, niech oni szybko się, że tak powiem, przemieszczają, bo to przestaje wyglądać sympatycznie. No właśnie, to wygląda wręcz bardzo niesympatycznie. Okej, okay, goń tych, co są po tej stronie. To jest dla nas cel ważniejszy jak na razie. Więc tylko ich sobie tam złap, teraz sobie możesz postarać się zczyścić tych kolesi, no jeszcze chyba się uda, a na sam koniec o tych gości. Dobra, dawaj, 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 łap, 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 no łap, masz już ich tutaj, chociaż kilku, kurde, no kretyni, nieszczęśni. A do co ucieka? To ucieka kilku ziomeczków. No to powiedzmy, że dobra, też mi tych 2% upragnionych raczej nie da, ale warto go dobić. Panowie, egzekucja, rozstrzelać natychmiast, trzech, na dystans. Panowie, wy macie strzelać, powiedziałem. Uwaga, i jeden padł. No i czy padnie kolejny? Nie padnie. No to wyjdźmy z bitwy. Ale grunt, że straty, zobaczcie, minimalne. I ta armia może lecieć dalej. I w ten sposób mścimy się na Lorien. Teraz oni, patrzcie, tak naprawdę to, że ja tę bitwę wtedy przegrałem z dwoma armiami, to nie był mój błąd. To był celowy zabieg, żeby komputer zobaczył, że ma do czynienia z jakimś leszczykiem. Nie, nie, nie. Nic bardziej mylnego. No Janus tak naprawdę miał wielki plan. Nawet wam tego nie mówiłem. Chciałem sprawić, by algorytm sztucznej inteligencji pomyślał, że jestem leszczem, a tak naprawdę musiałem uśpić jego czujność i teraz dać mu prawdziwą nauczkę. O to właśnie chodziło. No dobra, no to idziemy sobie teraz tutaj, kolego. Masz się ustawić gdzieś w tym miejscu. Wsparcie, no ci tam. No tego gościa mi strasznie brakuje, bo no, szkoda. No ale co, jest jak jest. Jest ludziska, drodzy, jak jest. Was już tutaj dośle trochę bliżej, byście za chwilę byli w stanie zasilić szeregi, no tejże pięknej armii, prawda? W Kalenhadzie. No i możemy już dumnie zakończyć turę. Jak tam w ogóle z Helmowiar się ma? Ma się dobrze, dużo zarabia kasy. Naszą najbogatszą osadą jest, jak miewam, stolica nasza. Prawda. Edoras jest na miejscu drugim. Na miejscu trzecim jest Endwaden, tutaj. Potem Gineyard. To Altburg. No i myślę, że to jest jakaś pewnie dewastacja. Nie, te dewastacje nie ma, są zniszczenia. To też pewnie będzie bogatsza ta osada. Czyli tu na razie zostajemy trochę. To jest, zobaczcie, już wzmacnia, więc ta osada jest już wzmocniona. I tu gromadzimy kolejną armię jako wsparcie, jako odsiecz. Po zdobyciu tego, no jakbym to zdobył, to jest chyba na S się tego się nazywa, prawda? Coś tam na S. No to jakbym wywalił klany za rzekę, byłby super. O, to byłoby świetne, ale na tym i zależy, na Balornie. To też może zdobyć na pewno. Bo to już dalej też chyba nie mają klany osady, prawda? To już dalej będzie Gondor. I ten Gondor jest dosyć daleko. Tu już jest Gondor. No dobra, a więc powiedzmy sobie wprost magiczny koniec tury. Chyba, że jeszcze gdzieś mogę zrobić szpiega, ale nie, szpieg się robi. No to skończmy turę. Karras może zostać napadnięte w mgnieniu oka, a może nie zostanie, zobaczymy. Okaże się już za parę chwil. No i ten Gondor mi to się nie więcej ma, ale kręci. Panie Gondorze, bo ja teraz będę chciał do ciebie dojechać. Ej, mam fajny pomysł. Urodził mi się w głowie fajny pomysł. Żeby złączyć armię z Gynt i z Karras i ruszyć na kolejną ofensywę. A bo to jest Nazgul, więc mogę to zrobić. I może to być ofensywa na Gondor. I zmienię linię frontu na południu do tej twierdzy. A tą twierdzę by się łatwo broniło, bo to jest taka twierdza jak na wschodzie, jak Kalenhad. Oho, patrzcie, gobliny, widzicie, że tutaj mają armię, ale boją się oblegać wciąż krasnale. No to teraz krasnale mogłyby oblegać zachodnie Khazad-dûm i to byłoby już fajne.
No dobra, Gundabad jest oblegana. Ty, ja to zrobię, ludziska, więc ja muszę sobie najpierw tych kolesi wyczyścić, a więc panowie, stwór, że tak powiem, dobra, to zaraz sobie na pewno stoczymy. Wojna, Dorwinion i Sterlingowie. Okej, umrę oblegany, no to aby się już w tej wojnie nie dogadali. No i tutaj zrobił się fajny budynek, który pozwala mi tworzyć tańsze budynki, świetnie. W Haoroth mamy Shrine of Melkor, to od razu bierzemy sobie werbunek, no i Haoroth się naprawił. Czyli co, tu jest dobrze, werbunek, troszkę się jednostek zrobiło. Tu jest też, okej, wróciliśmy znowu na miano frakcji piątej. O, i patrzcie, co mamy, patrzcie, co my tutaj mamy. Elite. Dwa naprawdę fajne, o kurde. Elitarne oddziały. Czekajcie, co, czy ja to mam na Nazgula? Nie mam na Nazgula. Fuck, jakiś fiut mi tu się pojawił, zobaczcie. A gdybym go nie tak zbejtował, żebym go na przykład od tu ustawił, żeby, wiecie, musiał zrobić krok i nas napaść. Co myślicie, złapie się komputer na to? Tak samo mógłbym stąd zrobić myk o taki gdzieś w tym miejscu, żeby tylko komputer, no, jakoś odwrócić uwagę, bo jak już to będzie Nazgul, no to z Nazgulem powinniśmy na spokojnie teoretycznie się wybronić. No zobaczmy, zobaczmy, bo no nie jest to coś dla nas fajnego, ani trochę. Was tam od razu wysyłamy, w Iceland Runie, to muszę jednostki tam teraz tylko dobrować. Wsparcie jest natychmiast potrzebne, natychmiast. Tu też od razu, dawaj. Trzy oddziały. Ja chcę więcej jednostek od razu. Jakoś jestem w stanie zrobić. No nie za bardzo. Dobra, weź mi, zrezygnuj z tych gości. Dawaj tych na pewno. No. Oj, to wzmocnić trzeba. Koniecznie. Was jeszcze też tam poproszę wysłać gdzieś tam na fajny front. Ci nas dalej oblegają. Czyli tak, mógłbym sobie, zobaczcie, Gondor skosić. I zaraz Gondor skoszę. Wziąć oddział stąd i wysłać na południe. Na to. I to byłoby fajne. Tylko musimy tutaj wejść. Co nie będzie łatwe. No co było do przewidzenia. No to daj mi szpiega na pewno jednego. I w Lond Angren też mam jednego pana szpiega. No to ja bym chciał wciąż... Nie, tutaj nie wejdę. To się jako jakiś kretyński szpieg zrespił. Taki, co ma naprawdę minimalną szansę na powodzenie. Ja może wejść tutaj, co? Bo tutaj masz szansę dosyć dużo. I też ci się nie udało. Kretynie, cholerny. A ty? A ty masz szansę też małą. Boże, ale ci szpiedzy są naprawdę leszcze. Dobra, temu się udało wejść jakimś cudem. No dobra. No to nie ma lipy. O, tu jest szpieg. Kolego? No i ty tam szansę masz minimalnie większą. Minimalnie, ale taką bardzo minimalnie. Czyli tu na razie się stąd jeszcze nie ruszam. Stąd idzie czarnoksiężnik i bym chciał... Co to w ogóle jest za gościu? To jest gościu, no, dysponujący armią mocniejszą. Gorzej, że nas zobaczcie od pleców, goni coś też groźnego. No to jest już niefajne na pewno. No i jak na razie ta osada jest słabo broniona. To, że tu jest ten generał zbogowany, to mi tak podciął skrzydła. Niestety, no to mi bardzo skrzydła podcięła. Ale nic tu nie jestem w stanie zdziałać. Dobra, no i mógłbym teraz was na pewno wycofać gdzieś tam w celu przetrenowania, a zapakować nową, świeżą jednostkę. Tak jest. Czyli was pakujemy. Szpiegu, wejdziesz tam. Jakbyś wszedł, dobra, wejdź na razie do armii. I z armii postaram się wejść, a nie mogę, bo armia mnie blokuje. Aha, czyli mądrze tą armią się ulokował. Mądrze się komputer tam ulokował, bardzo mądrze. To w ogóle też bym wszedł do tej osady, żeby już na zapas w niej być. Tutaj w zasadzie jest mała szansa, to nie będę próbował, bo kasy na kolejnego szpiega w chwili obecnej nie mam. No to idziesz sobie, ziomal, o tutaj i jest, zobaczcie, ten przywódca Fenobel. Niebezpieczny z niego zawodnik jest, oj, bardzo niebezpieczny. Czyli co muszę zrobić teraz? W ogóle co to jest za kretyn, chłopie? Weź mi stąd zjeżdżaj, człowieku. Wypadł mi stąd, a nie mnie tutaj niepokoisz. Dobra, to ja was na chwilę przeproszę i tak. Stoczę sobie poza kamerą, jakie bitwy? Na pewno bitwę z... Miałem dwie bitwy stoczyć, tam jedną z klanami tutaj, co się teraz urodziła. A, z Gondorem i z klanami, czyli... No teraz gram to od razu i widzimy się już może... No nie wiem. Pod koniec pewnie. Zwycięstwo, drodzy państwo. Pięknie. Straty całkiem dużo, bo tam ponad 400 poległo, ale były to oddziały te podstawowe. Jednak jazda Gondoru robi swoje, no i no, często boli, jak się do nas tak brutalnie wbije. Ale jest dobrze, bo za chwileczkę zamierzam uderzyć na tą twierdzę na południu. Jedyna rzecz, która znowu mnie denerwuje, to jest ta armia klanów, jaka na nas ruszyła. Kurde, szkoda, że nas ruszyła. Naprawdę, no to mnie akurat nie cieszy, no ale no już jak ruszyła, to ruszyła. Nic z tym nie zdziałam. Dobra, więc mógłbym teraz stąd wziąć wszystkich, zobaczyć całą ekipę, no i na razie wysłać ich gdzieś w kierunku tego miejsca, co wy na to. Także pomóc tej osadzie na pewno, no i będzie super, to mnie bardzo martwi, bo jak tam dojdzie Nazgul, to jest spoko, ale jak nie dojdzie, to jest po prostu tragedia. No i muszę, a, no na to w końcu kasę wytrzasnąłem, o, i mam, zobaczcie, kasę na to, żeby zrobić sobie jeszcze jednego szpiega. Fantastycznie, a więc kolejnym szpiegiem będzie szpieg z miejscowości Bregnas i ci kolesie...
Kurde. Dobra, spróbuję automatyce, bo nie chcę się do bitwy wygrać strasznie, ale zobaczmy wynik. O, jak miło, dobra, zrobisz się. Myślę, grając ręcznie byłoby podobnie. No ale tutaj widzę, że jest ta dewastacja naprawdę duża. No i Nazgul musi być inaczej, jest lipa. Chociaż to jest duże miasto, ale i tak, tak jest jak jest. Dobra, robi się powoli werbunek. No to chyba czas najwyższy, żeby jeszcze zacząć bitwę z tymi oto jegomościami. No i tu mi brakuje... Czekajcie, czy ja tu wciąż nie mam tej jazdy? Nie, to już jazdę mam. Aha, czyli tu jest okej, okay, powiedzmy sobie wprost. A więc ciebie wysyłam od razu tutaj. No i na pewno musimy to stoczyć, koniecznie. Jak tego nie stoczę, to będzie lipa. I tą bitwę rozegrajmy wspólnie, bo to będzie ciężka bitwa z elfami. I tu muszę teraz pokazać, że no Janus nie jest takim, kurde, rozkażnym gościem, tylko no teraz się skupię. Na pewno na te dwa oddziały muszę zużyć salwę naszych Nazguli. Na pewno. Akurat taka jedna salwa, gdzie każdy żołnierz wyrzuci, no zużywa tam około 1/3. No i ona potrafi wybić prawie cały oddział. Dlatego ważne, by trafić dwie celne salwy, a potem już bitwa będzie z górki. Na dobrą sprawę. I ruszy i Kamul, i Czarnoksiężnik. Oj, to będzie fajne, bo to jest chyba Kamul, tak? Tak, to jest chyba Kamul, tylko to ma gorszą miniaturkę. A, bo on ma miniaturkę, ma taką samą, tylko ma inną grafikę na mapie kampanii. No, no to tak, zróbmy sobie taki myk, że z was, może w ogóle inaczej, zróbmy, o tak. Z was chciałbym zrobić trzon armii i się tak fajnie, zobaczcie, teraz zrobili, że na środku są pikniarze, bardzo fajnie. Na pewno chciałbym teraz sobie zrobić teraz tutaj jednostkę... Nie jednostka, a ustawić te pale, koniecznie. Was gdzieś tutaj rozlokować. Naskhaja w ten sposób. I jeszcze. Oddział flankujący. Czyli na pewno was na stronę prawą. I jeszcze do tego was na stronę lewą. Cudownie, reszta chyba na pozycjach. Tak, tak, reszta na pozycjach. A, jeszcze kawaleria, no właśnie, ta kawaleria tutaj ustawmy. To kusznicy trochę do tyłu. Nazgul niech tutaj stoi, tak lekko niech bejtuje. Nawet nie wiem, czy nie chciałby Nazgula obronić, bo komputer chyba troszkę miał te swoje jazdy niebezpieczne. No tu musimy już podejść do tego niezwykle ostrożnie. O ile w ogóle wróg nas podejdzie, bo pamiętajmy, że to on ma katapulty. No i to komputer sobie może pomyśleć, że no ja nie. Możesz mi tam poklaskać co najwyżej, ale widzę, że idzie do mnie. O, jak miło. Dlatego na pewno muszę uważać na to, żeby Nazgul nie oberwał od katapulty i żeby nasza jazda jego katapultę uciszyła. I tak, tu masz troszkę zwiadowców. No mądrze się komputer broni. Aha, i to będzie tak wyglądało. Oto nie, no to w takim razie idziemy wszystkimi już do przodu od razu, natychmiast. Biegniemy, panowie, nie ma tutaj czasu. Jest niebezpiecznie, ostrzał jest bardzo groźny. No, tej katapulty nawet, no może nie są jakoś bardzo celne, ale no są na pewno niebezpieczne. Więc was już proszę gdzieś tak wrzucić od boku. Widziałem, że jedna osoba sobie tak zerknęłem szybko, napisała komentarz. Taki lekko mi dodał morale a propos tych studiów, że no teoretycznie co do zasady, jeśli jest mniej niż 10% od no, tej różnicy, no to wtedy w drugiej turze jest ta szansa. A więc no, u mnie akurat jest to mniej właśnie... Oj, o kurwa. No i się zagapiłem, no ja pierdolę. No ja nie, klasycznie musiałeś coś się zagapić. Fuck! Dobra, cofaj się teraz. No u mnie całe szczęście, właśnie to jest mniej niż 10%. Mam za mało punktów niż... około chyba 9% może mam. Boże, czekajcie, nie to chciałem powiedzieć. Inaczej. Ja pierdolę, co ja robię? No ja, skup się, człowieku! Chwila, powoli, powoli, dokończę co... dokończę co chciałem powiedzieć i gramy. Otóż, co do zasady, jeśli brakuje mniej niż 10% do progu wymaganego, no to najczęściej w tej drugiej turze jest gites. No właśnie u mnie brakuje około tam 9% w przeliczeniu, wiadomo, bo w punktach to jest tam inna ilość, ale no w procentach to właśnie tak wychodzi. Dobra, kolego, rzucasz w nich, kurznicy sobie tam naparzajcie, wyproszę do przodu. Czy mi tą szarżą zrobić dużo? Nie, co szczęście dużo mi nie zadali, a więc no, na nie się trzeba rzucić. Mamy też tych gości, więc oni są świetną kontrą na wroga na pewno. No i tutaj na flance, no powiedzmy, że okej, okay, oni mogą to przytankować na klatę. Idziesz się bić teraz ty tutaj i na pewno was poproszę, żeby się rzucili na nich tak w ten sposób. Dobra, ja pizgam, co to było? Gdzie jest Nazgul? Gdzie jest Nazgul i czemu nie rzuca w elitę wroga? No właśnie, Swordsmeni, a ten drugi oddział elity? Tu są garci. Kurde, no i zobaczcie, miałem najprostsze zadanie, trafić ich, ale zagadałem się, no i tego nie zrobiłem, a bitwa nie była na raz 6, żebyście mi powiedzieli, że no ja znowu przez bitwę raz 6. Nie, nie tym razem. Tym razem bitwa była tak jak miała być, ale no, wyszło jak wyszło. Dobra, wargowie, proszę zróbcie taki numer teraz, żeby ten Nazgul znowu nie padł od katapulty, bo się wkurzę, delikatnie mówiąc.
No i jeszcze walę mi w nich celnie. Nie jest to najlepszy początek bitwy, ale no, czemu ty nie rzucasz, chłopie? No rzuć, żeś, człowieku. No masz go na widelcu, no ja pizgam. Dobra, Nazgul, weź wyjdź gdzieś tutaj. I rzuć lepiej, no w tych już chyba nie trafię. No to chociaż trafmy sobie w tych łuczników Galadrim Archers. Chociaż w nich trafmy, dobra? I na pewno muszę się przebić jakąś jednostką piechotę, jakąkolwiek, żeby te katapulty uciszyć, bo one nas za bardzo walą, zobaczcie. To tak być nie może. Musimy je od razu uciszyć. Od razu, biegniemy tam i uciszamy. Dobra, ty chłopie, bijesz się z nimi i jakbyś mógł od boku w nich walnąć, to już by nam to dało dużo. Ty, no patrz, no i walę w ten oddział akurat. Jak się komputer sfokusował chamsko. Dobra, berserkerzy tędy, wy gdzieś tam biegnijcie, no mądrze, zobaczcie, swoje katapulty zabezpieczył. Oho, i poszła piękna salwa, dobra. Poszło idealnie. Teraz tak, walisz tutaj, o i troszkę komputer widzi, że walnął w swoich. Też ładnie wyszło dla nas. No to tak, tu już zobaczcie, jedna katapulta złapana, od razu biegniemy dalej. Od razu olej tych gości, lecimy dalej, to jest dowódca wroga. Dobra, dorwaliśmy jego łuczników salwą i bardzo mocno berwali. No to jeszcze by się udało teraz walnąć w nich. Chociaż w tych garców byłoby dobrze, bo ci dobra, idzie w garców walnąć, co? Tak. Teraz naszym celem są ci gwardziści. No i dobra. No. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, przygotuj się, szefie, na tą salwę. Tu nas leci trzech ziomeczków, możemy ich olać. Gonisz sobie łuczników. Ci już, zobaczcie, są złapani na szczęście. No to moi wszyscy jeźdźcy, proszę, dobijajcie. Nie wiem w sumie, kogo macie dobijać tak naprawdę. No wy się zajmijcie może nimi już bardziej. A Nazgulu, jak tam ci idzie? Trafiłeś? No trafiłeś. I trafiłeś bardzo dobrze. Teraz traf proszę tutaj. Oj, to już trafiłeś aż za dobrze, bo w naszych. I to bardzo w naszych gdzieś trafił. Kurde, chłopie, już mógłbyś trafić lepiej, nie? Dobra, może Lorien Archers, Galadrim Archers. A, amunicję zużyłeś? No to bierz na plery tutaj. Ale jest Gites. Wyszła ta bitwa nawet przyjemnie. Gdyby tylko dało się od razu tych tutaj trafić tą salwą na przodzie, to byłoby lepiej. Myślę, że bym stracił może 20% armii. Dało się to zrobić lepiej, ale nie ma lipy. Jest dobrze. Jestem całkiem zadowolony. Dobra, wargowie, co wy tu jeszcze robicie? Ja was muszę cofnąć i na pewno wykorzystać do dobijania jednostek wroga. Dobra, oni byliby dobrzy w celu zaatakowania tych gości od pleców, a wy, no bylibyście fajni do dorwania tamtych wardensów. Czyli na razie olejcie te jednostki. O, tu jeszcze zobaczcie, mamy wsparcie na generała wroga, właśnie, który uderza. Wy macie się wbić w tamtych gości. Dobra, no i teraz chyba z czystym sumieniem myślę, że mogę kliknąć magiczny przycisk pod tytułem, uwaga, pod tytułem razy 6. Co wy na to? Ja myślę, że zasłużyłem. Oj, chyba tak. Znaczy już są shaken, zaraz jak dorwiemy tego dowódcy wroga, a może go dorwiemy? Oj, gdzie ty mi tu, kolego, idziesz? No to armia spękuje. Dowódca się wycofuje, żołnierze walczą? Co to ma być w ogóle? Halo, halo, elfy! A gdzie jest ten wasz honor cały? Kurde, no patrzcie. Dowódca ucieka, zostawia swoich żołnierzy. Nie no, błagam. Panowie, tak się nie robi. Panowie, tak się nie robi, wychodzimy. Dobra, wy idźcie na plery teraz gdzieś tam pomóc, to sprawicie, że wróg szybko spękuje. Dlatego wy macie dorwać tego dowódcę, dobra? Bo Niemcom się nagle zatrzymali. I no nie ukrywam, wcale mi się to nie podoba. Dobra, już go żeśmy tak schwytali i padł. O, padł tak teraz, bo to był jeden dowódca, tak? Tak, dobra, no to mamy wrogów, macie ich dorwać. Tu już też wszyscy spankowali. Wybita większość armii wroga. Teraz na plery na tych swordsmenów. Oni też spankują, czy nie? Nie, oni są chyba niezłomni, pokaż mi to. Oni walczą do końca. Gdzie są te jednostki? Galadrim Swordsmen, Morale Extent Locked. Tak, oni są niezłomni. Czyli Last Man Standing tak zwany. No dobra, jeszcze bym na sam koniec raz sobie krzyknął Nazgulem. Ale nie wiem, czy będzie mi dane, bo koniec bitwy w ogóle tutaj coś jeszcze z nami się droczy. Ty co jest? Łucznicy tak, o, zobaczcie, dziwnie. Panowie, no kurde. Oj, niedobrze, bardzo niedobrze. Ale chyba i tak zwyciężymy. O, patrzcie, tu jest jeszcze trzech kolesi. No to panowie, dorwać tych trzech. Może nawet szarżą ich skasujemy i no to są oddział anti-caf, ale szarż nawet weszła. Czyli co, mamy to, zwycięstwo, komputer się nie przegrupuje. Wynik przyjemny, przyzwoity. Jest dobrze. No tutaj mam ludziska, drodzy. Dziękuję bardzo mocno za oglądanie. Tak myślę, że już mogę odcinek zakończyć. Jak się podobało, to zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Odwiedźcie Face'a, odwiedźcie Discorda. Linki w opisie. A ja to zaczynam teraz prawdziwą, naprawdę ciekawą ofensywę. I kolejny odcinek
Myślę, że ruszamy na Khazad Dûm. Będzie Khazad, Khazad, oj będzie, będzie. Mogę mieć szpiega? Nie mogę. Dobra, to narazka.